I jesteśmy live. Szybko nam to poszło. Witam Was serdecznie w kolejnej rozmowie z cyklu Ludzie z pasją. Dzisiaj naszym gościem jest wyjątkowa kobieta. Kobieta, która ma nie jedną, lecz wiele pasji. Jej nadrzędną pasją są podróże. Ukochała sobie Afrykę. Jest przewodniczką i ekspertką, bloguje od wielu, wielu lat, prowadzi bloga i fanpage Instagram Szpilki w plecaku, jeździ motocyklem. No ja chcę zrobić na przygotowanie sezonu. A ostatnio dała się też poznać jako przedsiębiorczyni. Kto to taki? Oczywiście Ewa Chojnowska-Lesiak. Witam cię serdecznie. Witam ciebie również. Widziałyśmy się chyba w zeszłym roku w październiku ostatni raz tak face to face, nie? Tak. I muszę przyznać, że paradoksalnie, gdyby nie ta kwarantanna i pandemia, to prawdopodobnie nie udałoby mi się ciebie złapać, bo twój kalendarz jest bardzo zajęty. No tak się składa, że prawdopodobnie w tej chwili bym szykowała się na jakiś majówkowy wyjazd. W planach była Tajlandia. Pierwszy raz w życiu, bo stwierdziłam, że po Filipinach tegorocznych ja w ogóle, no oprócz Chin i Korei Południowej, troszkę tam Sri Lanki liźniętej, w ogóle nie znam tych krajów, które są takie top of the top turystyczne. Zawsze się przed tym wzbraniałam, ale stwierdziłam, że no... Kurczę, te Filipiny były super, trzeba spróbować polecieć do Tajlandii, obowiązkowo. Oglądając twój Instagram, przeglądając twój Instagram, ja po prostu jestem w absolutnym szoku. Jak ty po prostu jeździsz po całym świecie, jakie masz fantastyczne przygody. Gdzie na przestrzeni ostatniego roku byłaś, jakbyś miała wymienić te kraje, bo tego jest naprawdę mnóstwo. Ostatniego roku, jakby licząc 2019, był Izrael. Izrael był dwa razy, była Etiopia, Burkina Faso, Korea Północna, Korea Południowa, był Chiny, był Sudan, Erytrea, była Lizbona w Portugalii, a właśnie, Hiszpania, nie Hiszpania, Francja, Chorwacja, o Jezu, rzeczywiście trochę tego było, Malta, no, też. To robi wrażenie, to robi wrażenie. No, chociaż powiem szczerze, i tak zeszłoroczny rok nie był takim ilościowo wyjazdowym top of the top, bo mój rekord spędzony poza krajem to jest 270 dni i to było jakieś 6 lat temu, gdzie najkrótszy okres pomiędzy wyjazdami to było 13 godzin, gdzie pamiętam lądowałam w Polsce po podróży do Chin około tam godziny, około popołudnia. I to były w ogóle moje urodziny, a w nocy już leciałam do Etiopii. Pamiętam, i to oba wyjazdy były wyjazdami służbowymi, i pamiętam, że jak przyleciałam do Etiopii, to oczywiście tam na miejscu zrobiłam pranie, bo w Polsce nie było na to czasu, ale pierwsze dwa dni to ja szłam spać, mówiąc wprost, w opakowaniu od razu po kolacji, jak ja przychodziłam, po prostu było takie pierdut na łóżko i wstawałam rano. Nie miałam na nic siły, bo jeszcze już pomijam fakt, że tych lotów i jakby ciężaru pracy, bo to jest praca, a nie wakacje, to ja miałam tam chyba 9 godzin różnicy czasu. Więc wow. Pomimo tych 9 godzin różnicy czasu, i tak musiałam jeszcze być na wysokich obrotach. Wow, no powiem ci, ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Jeszcze tylko przypomnę, żeby formalnością stało się zadość, że jak zawsze możecie czynnie uczestniczyć w naszej rozmowie, zadawać pytania. Ty je, Ewa, też będziesz widziała po prawej stronie. Widzę, że już jest z nami między innymi Marcin Szamborski, z którym live był ostatnio, pilot śmigłowca, który śmigłowcem obleciał cały świat. Wyobraź sobie. Wow, poczekaj, bo muszę tutaj... Telefon jeszcze ładuje, się nawet odpiął, żebym widziała te pytania. Dobra. Ja jestem
ja je będę podkreślać, jak coś będzie rzucało mi się w oczy, więc je będziesz też widziała na swoim ekranie. Okej. A powiedz, jak to się zaczęło, to twoje podróżowanie? Czy to najpierw była pasja, bo ty się tym teraz zajmujesz również zawodowo, ale jakie były początki? Wiesz co, ja pamiętam jakby pierwsza moja podróż zagraniczna, którą ja uważam, że była taką moją prawdziwą, to było na pierwszym roku studiów, kiedy ja zaczęłam pracować i stwierdziłam, że wtedy zarobiłam tak naprawdę pierwsze większe pieniądze i stwierdziłam, że nie chcę tego rozwalić na knajpy, na ciuchy, na imprezy, tylko sobie odłożę i pojadę. Pojechałam sobie do Egipcji, do Tunezji. To było już równolegle z tym, jak rozwijała się twoja kariera modelki, bo ty najpierw byłaś Miss Mazowsza. Tak, ale aczkolwiek to było ta podróż, o której teraz mówię, była jeszcze wcześniej, bo rzeczywiście udało mi się zdobyć, ale na trzecim roku studiów pierwszego stopnia, a ta moja podróż była właśnie na pierwszym roku moich studiów i pamiętam też, że moja siostra miała... To było coś pokrewnego, czy...? To były stosunki międzynarodowe z... Jezus Maria, co to było z integracją europejską? Ale też pamiętam, że wtedy moja siostra miała 18 urodziny i dostała jakieś tam pieniądze i stwierdziła, dobra, nie będę wydawała na ciuchy i pierdoły, jadę z tobą. Aczkolwiek to był taki wyjazd typowy all inclusive, ja do końca nie wiedziałam, jak się tam obracać, więc to weszłam w bardzo bezpieczną formę wyjazdu, żeby się po prostu zorientować, jak to jest za granicą gdzieś być. Pamiętasz, jaki to był kraj? Tunezja. Aha. Tunezja, a później też zaczęłam tak jakoś po prostu sobie więcej podróżować, natomiast na pewno właśnie ten wspomniany konkurs był dla mnie takim znamienitym, dlatego że chwilę przed nim mieszkałam przez jakiś czas na kontrakcie w Chinach i tam właśnie pracowałam jako modelka i miałam to szczęście, że moja uroda bardzo pasowała Chińczykom i właściwie non-stop miałam jakieś zlecenia w różnych częściach kraju. Przez to też udało mi się poznać Chiny. Może nie tak do końca turystycznie, ale wiedziałam, że północ jest inna, południe jest inny, język jest inny, bo się też nie mogłam do końca dogadać. Ja znałam dialekt szanghajski, na południu się mówi po kantońsku, na północy bardziej takim czystym mandaryńskim. Zmieniała się kuchnia, zmieniał się styl pracy, więc no dzięki temu udało mi się troszeczkę popodróżować. Ja pamiętam, że ostatnie 2 tygodnie tak naprawdę nie miałam zleceń, więc bo wyglądało to tak, że na castingi mogłam chodzić, ale mogłam je nawet wygrywać, ale co z tego, że jak nie mogłam ich zrealizować, bo nie było mnie na planie, więc tak naprawdę ten czas miałam wolny i powiedziałam sobie, że po prostu chcę coś pozwiedzać w tym Szanghaju. Moje koleżanki, które mieszkają już tam bardzo, bardzo długo, bardziej znały mapę klubów i restauracji, niż potrafiły same się dostać metrem na Pudą, tą najpopularniejszą, tą właściwie dzielnicę biznesową Szanghaju, czy pojechać na Bund i w ogóle wiedzieć, co to jest. I ja pamiętam, miałam tylko takiego jednego kolegę, który chciał w tym wszystkim uczestniczyć i ja dzięki niemu odwiedziłam tak tyle fajnych miejsc i w ogóle mało znanych turystycznie. A to był Chińczyk? To był też model, on był w połowie Hindusem, w połowie Australijczykiem. Aha. Więc tak, Więc my oglądaliśmy muzea, w ogóle Muzeum Szanghaju. W ogóle nigdy bym nie pomyślała, że mi się będzie chciało do takiego miejsca dojść. Byłam też, pamiętam, w Muzeum Urbanizacji i Rozwoju Miasta, gdzie takim najfajniejszym punktem była makieta 600 metrów kwadratowych miasta Szanghaj, gdzie te wszystkie budyneczki były takimi kosteczkami. No robi to niesamowite wrażenie, bo można obejść to dookoła, ale można też zobaczyć z góry, czyli tak poniekąd troszeczkę tak jak wy latacie samolotem, helikopterem i robicie materiały zdjęciowe, tam tak można było właśnie sobie... W Szanghaju jeszcze nie byliśmy. A ja później pracując jako pilot, do którego zaraz dojdę tego momentu, w swoich programach, czy nawet podróżując z biurami podróży, dodawałam ten punkt, o którym jak ludzie myślą, Muzeum Urbanizacji Miasta? Co to w ogóle jest? Ale jak się tam pójdzie,
to się absolutnie nie żałuję. Czasami nawet wolę zrezygnować z takich typowo turystycznych miejscówek, tylko po to, żeby właśnie posłuchać, żeby pokazać właśnie ludziom te miejsce. Ale tak jak mówiłam wcześniej, takim przełomowym punktem były właśnie trzeci rok studiów, gdzie udało mi się wygrać wspomniany konkurs i dzięki niemu trafiłam na targi turystyczne jako, nazwijmy to trochę taka atrakcja Tajlandii, bo to ona... No tak, ale akurat Tajlandia sponsorowała ten konkurs, więc zaprosiła mnie na swoje stanowisko i co ciekawe, ja do tej pory nie byłam w Tajlandii. Właśnie. Ja też nie. Na chwilę obecną, to było 11 lat temu, więc ja właściwie bardzo, bardzo zawsze marzyłam, żeby pojechać do Afryki i tak chodziłam sobie od stoiska do stoiska, patrząc gdzie kto co mówi, co robią ludzie, a to dotknąć jakiś dywanik, a to dotknąć jakiejś maski i tak z każdym coś zagadywałam, aż trafiłam na biuro podróży, które jako pierwsze wyzwoliło mi doświadczyć, czym jest Afryka, zabrało mnie do Burundi, Ugandy, Rwandy i Konga na wyjazd, który był jednocześnie takim dla mnie szkoleniem pracy pilota, bo ja nigdy sobie nie wyobrażałam, że w ogóle taki zawód istnieje. Miałam ze sobą doświadczenia Tunezji, Egiptu, gdzie to miejscowi znali język polski i to oni zajmowali się polskimi turystami. Ja myślałam, że na wyjazd do... Hotelową typowo, prawda? Hotel, bus and drink. Tak, tak, a nie, to była taka typowa wyprawa, słuchajcie, chodzenie po dżungli, szukanie goryli, szukanie szympansów, rafting na jeden z najtrudniejszych raftingów na świecie na Białym Nilu, gdzie no, są wypadki śmiertelne i tam u nas też wtedy było, była mała perturbacja, bo nam się po prostu na pół zwinął na pewnej katarakcie ponton, więc dostałam szansę, żeby zobaczyć w ogóle, że taka praca istnieje, ale to też były czasy, żeby... A i przede wszystkim miałam też okazję się tam sprawdzić, dlatego że akurat pilotka tamtejsza, która pojechała ze mną nomen omen bardzo doświadczona i bardzo znana kobieta, Monika Witkowska, ona jest dziennikarką, pisze książki, wspina się i robi bardzo dużo szalonych rzeczy związanych z podróżami, w sumie najbardziej z górami, jechała pod koniec zdobywać Rwenzori. I to było w trakcie naszej trasy. I też tam był jakby osoba zastępująca ją i doskonale zdająca sobie sprawę, po co ja tam jestem. I powiedziała, no to dobra, działaj. Ja nie tak naprawdę podglądając pracę przez cały ten okres wyjazdu dotyczący zbiórek, informowania o miejscu, wychodzenia z trudnych sytuacji, bo tam się różne rzeczy zdarzały. W Burundi akurat była końcówka wojny domowej, a na przykład w Kongo byłam na terenie, w którym znajdują się misje ONZ-owskie i niektórzy, generalnie bywa niebezpiecznie, kiedy wchodziliśmy szukać goryli, 3 osoby, było 8 osób z obstawy, więc no, w tym lesie, gdzie poszukiwaliśmy, cały czas znajdowali się bojownicy Interahamwe, ruandyjscy, którzy pomimo wielu lat od ludobójstwa w Rwandzie cały czas się bali i chowali w lesie przed właśnie wyrokami sądu, bo byli po prostu mordercami, a tam byliśmy potencjalnymi dla nich ofiarami. No i w każdym razie, będąc na tym wyjeździe, miałam okazję sprawdzić się, jak ta praca wygląda. I po powrocie do Polski stwierdziłam, że kurczę, to jest super, że ja się w tym świetnie czuję, że to jest doskonała przygoda i trzeba było zdać egzaminy państwowe. Jak wygląda ścieżka, którą trzeba przejść, żeby zostać takim przewodnikiem? Jedną rzecz powiem, to, że ja tam pojechałam, to też jest ciekawa sprawa, bo ja nie chciałam jechać na ten wyjazd. O! Ja byłam w Afryce, ale ja nie chciałam tam jechać z jednego takiego, no, zaskakującego powodu. Aha. Ja się bałam, że ja spełnię swoje marzenie i nie będę miała do czego dążyć. O, jak ja ciebie dobrze rozumiem. Bo serio, marzenie wyjazdu. Japonii
i ja je spełniłam w wieku lat 21 i potem się zastanawiam, kurczę, i co mnie teraz będzie napędzało? Więc ja doskonale to rozumiem. Słuchaj, ja pamiętam, siedzę sobie w taksówce, bo ja tam mam z trzema, oddzieliłam się od grupy i tylko z trzema osobami pojechaliśmy do Konga, bo to był bardzo trudny i, no, i niebezpieczny fragment podróży. Pamiętam, siedzę w tej taksówce, ze mną jeszcze dwóch facetów takich uczestników, no bo ja bym sama tam się też trochę bała pojechać, więc pojechaliśmy w trójkę. Przy okazji był, wiesz co, nie, tam był jeden turysta, szef, no i ja. On tak naprawdę, pytając się mnie, czy ja chcę jechać do Konga, sprawdzał, na ile ja mam jaj w sobie, żeby robić takie wyzwaniowe rzeczy. A że ja, przyznam szczerze, nie do końca się przygotowałam do tej podróży i nie do końca miałam świadomość, co tam się dzieje, chyba dlatego łatwiej było mi powiedzieć, jadę, oczywiście. No ale pamiętam właśnie tą granicę, kiedy... Siedzę sobie w aucie, trzymam mój ulubiony trunek afrykański, to znaczy Fanta Black Currant, czarna porzeczka, i łzy jak grochy mi lecą, bo ja nie dowierzam, że ja spełniłam swoje marzenie. I się zastanawiałam rzeczywiście, jak to, o czym ja będę marzyć, a z drugiej strony sobie myślałam, że dla mnie takie podróżowanie właśnie do, jako pilot wycieczek jest szansą podtrzymywania i trwania spełniania tego marzenia. Dla mnie to jest, wiesz, to jest coś takiego, jesteś przypadkowo, no bo kurde, wygrywasz koronę, ja nie mam czasem z numerem 13 pechowym, teoretycznie, a dla mnie wygrywasz koronę i to otwiera ci całą masę różnych innych niespodziewanych ścieżek, bo tak jak mówię, ja nawet nie wiedziałam, że tak można pracować, że taki jest zawód, gdzie możesz oprowadzać ludzi, nie? No i tak jak mówię, wróciłam do Polski, zdałam egzaminy, akurat wtedy była potrzeba zdawania takiego trzyetapowego, najpierw zrobienia kursu specjalistycznego, potem żeby pójść do egzaminu państwowego trzeba było zdać egzamin wewnętrzny, a egzamin państwowy to był trzyetapowy, dość trudny, ale udało mi się zdać to tak naprawdę w terminach zerowych, dlatego że jakby moje zaangażowanie i absolutnie sfisiowanie na punkcie Afryki sprawiło, że biuro podróży mi dofinansowało ten kurs. Wow. Ja nie chciałam absolutnie ani zawieść szefa i pokazać, że to jest dobra inwestycja, a ja jestem dobrą osobą, odpowiednią osobą na swoim miejscu. Fakt, spotkaną zupełnie przypadkowo, w przypadkowym miejscu, w przypadkowych okolicznościach i zadając, słuchaj, głupie pytanie, bo ja podeszłam do tego stoiska, gdzie był przypadkowo szef, na tyłach był ogromny billboard papuasów z takimi tutkami na męskich genitaliach i wiesz, że tak strzeliłam, ha, gdzie to jest, ja chcę tam być, wiesz, i tak od słowa do słowa jestem, gdzie jestem. To brzmi jak, no, bajka w jakimś sensie. Muszę przyznać, że miałam szczęście. Tak, to było szczęście. I tak się zastanawiam, wiesz, to był... Czy się wszystko rozkręciło na pierwszym roku drugiego stopnia studiów i trwało, i wyjeżdżałam na studiach i to tak sobie fajnie też komponowałam, bo na przykład, no wiesz, normalnie muszę chodzić na zajęcia, muszę mieć zaliczenia, a ja tutaj wyjeżdżałam w trakcie studiów 4 razy do roku i weź to teraz usprawiedliw, żeby nikt na ciebie krzywo nie patrzył, bo to były dość egzotyczne kierunki, gdzie... Bo nie przyszłam na egzamin, bo właśnie byłam w Burkina Faso. No na przykład, wiesz, i ja stwierdziłam, że zacznę sobie to naukowo usprawiedliwiać. Na przykład ten Burundi, Uganda, Rwanda i Kongo, on był w pierwszych dosłownie miesiąc, w pierwszym, to był pierwszy rok drugiego stopnia, listopad, grudzień, czyli to jest początek roku. I weź wytłumacz swojemu wykładowcy, który dopiero ciebie poznaje, że nie jesteś dzieckiem bogatych rodziców, który ma widzimisię i sobie leci, ad hoc. Więc ja sobie wymyśliłam, że na przykład na przedmiot bezpieczeństwo międzynarodowe zrobię referat o ludobójstwie w Rwandzie. Bo akurat byłam w Rwandzie, byłam w Muzeum Ludobójstwa, więc to się wszystko ładnie układało. A 10 lat temu to w Polsce
No, był bardzo egzotyczny temat, prawda? Bo o Ruandzie się zaczęło mówić więcej w momencie, kiedy wszedł ten film głośny, prawda? Wcześniej to był bardzo niszowy temat w polskich mediach. To też nie był, po pierwsze, niszowy temat, po drugie, ja nie wiem, czy nawet moi wykładowcy byli w tamtych rejonach. Mhm. Pani od bezpieczeństwa międzynarodowego, to ona tam była, to ja wiem. Ale na przykład na międzynarodową ochronę środowiska napisałam tekst o ochronie goryli, bo wspinałam się akurat w Kongo i poszukiwałam goryli. I mój referat i praca potem pisemna trafiła na uniwersytecką publikację. Więc jakby to fajnie się ładnie udało mi połączyć bez konfliktów z zaliczeniami, z nieobecnościami. I wydaje mi się, tak się zastanawiałam, co by było, gdyby nie fakt, że spotkałam odpowiednich ludzi na swojej drodze, co bym w życiu robiła. Miałaś tą szansę wykorzystać, no bo bez twojego wysiłku, zaangażowania i pracy ciężkiej, to by się też nie udało. Tak, bo wiesz, bo jestem takim zakapiorem dłubiącym, ale wiesz, ja też pracowałam wtedy i lubię, bardzo się cieszę, że wykonuję ten zawód, dlatego że on mnie cały czas mobilizuje do dokształcania się. To nie jest tak, że ja się nauczę geografii danego miejsca, kultury danego miejsca, jakichś tam wątków religijnych, nie. Oprócz tego masz politykę, geologię, badania aktualnej sytuacji i statystyczne rzeczy, ekonomiczne rzeczy, to jest bardzo, bardzo płynne, zależne od bardzo wielu różnych wątków, więc no, to jest praca, która cię mobilizuje do wiecznego dokształcania się, czytania, śledzenia, nie wiem, wiadomości, chodzenia do muzeum. Czasami przecież jest tak, że ja jadę do krajów, w którym wcześniej nie byłam, na przykład Sudan. Zanim poleciałam do Sudanu i przyznam szczerze, że tam miałam pełne portki, bo to jest kraj, który ma równie bogatą historię jak Egipt, może nawet i dłuższą, panujący tam faraonowie, no to trzeba mieć na ten temat kurde wiedzę, a ja ucząc się w gimnazjum, czy ja myślałam, że mi się to kiedyś przyda? No nie. Więc trzeba było obejrzeć całą masę filmów, przekopać się przez podręczniki uniwersyteckie, zjeździłam 3 muzea w Polsce, musiałam zainwestować w przewodników, żeby nawet, wiesz, jako pilot ja nie muszę do końca wiedzieć o tych rzeczy. Ja mogę tłumaczyć, ale jak ja mogę tłumaczyć? Nie chcesz dać zaskoczyć się, prawda, jakimś trudnym pytaniem. Tak, poza tym zaczęłam pracę mając 23 lata. Moimi klientami były osoby będące w wieku moich rodziców, moich dziadków i ja nie wyglądałam na 23 lata, zresztą teraz to nie umiem, nie maluję się, dzisiaj jest wyjątkowa okazja, więc miałam okazję się przygotować, ale ja na wyjazdach już jak pomaluję sobie tuszem oko, to jest maks, więc jeśli ktoś widzi dziewczynę, która ma cię prowadzić po podróży, od razu cię stereotypizują, że ładna, głupia, skoncentrowana na sobie, to oni myślą sobie, co ona może wiedzieć o życiu, co ona może wiedzieć o Afryce, jak ona ma mnie uchronić przed czyhającymi z maczetami ludźmi, gdzie chcą mnie po prostu zaszlachtować, obrabować. Więc dla mnie, dla takiej młodej osoby, zawsze bronią i najmocniejszym kalibrem była wiedza. Więc do tego stopnia się zawsze szykuję, że ja nie tłumaczę miejscowych przewodników, tylko sama opowiadam. A jeśli to jest, mam, nie wiem, jakiś czas temu w Sudanie miałam księdza na wyjeździe, który jechał głównie zwiedzać Sudanie, pamiątki chrześcijańskie, miał bardzo, bardzo taką, a był sam wykładowcą sztuki więc no umówmy się, ja nie mam co się równać z tego typu wiedzą i czasami zadawał bardzo, bardzo szczegółowe pytania, na które ja częściowo potrafiłam odpowiedzieć, a częściowo chciałam dać mu więcej wiedzy, no bo jak on się w tym danym temacie specjalizuje, to nie ma lepszego miejsca, żeby pojechać do źródła. Mhm. I wtedy po prostu proszę o pomoc
przewodnika, nie wiem, archeologa, tak jak w tamtym wypadku. Natomiast jeśli ja na lotnisku w pierwszych minutach nie udowodnię, że oni są z odpowiednią osobą, na odpowiednim miejscu, mogą się czuć bezpiecznie i to właśnie najczęściej wiedza jest dla nich dla moich turystów najlepszym dowodem, to właśnie to jest mój kaliber i bardzo się cieszę, że tak mogę pracować. Mhm. A powiedz, bo myślę, że dla wielu osób, które chociażby przeglądają twojego Instagrama, twoje przygody, wydawać by się mogło, że praca przewodnika to są wieczne wakacje. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Moi drodzy, jeśli jesteście tutaj i marzycie o pracy przewodnika, to zapomnijcie, że będziecie spać ile chcieć i że będziecie balować do rana, bo pilot to jest osoba, która wstaje rano, pierwsza przed wszystkimi i chodzi spać ostatnia. Mhm. W największym skrócie, pilot to jest osoba, którą jednocześnie łączy pilot przewodnika, chociaż nim nie jest, ale każdy, który turysta wymaga od ciebie wiedzy przewodnickiej, więc nie uchronisz się od tego. Ratownik pierwszej pomocy medycznej, prawnik, psycholog, socjolog, trzeba mieć umiejętności rozwiązywania problemów w grupie, religioznawstwo znać, politologię, zoologię, geologię, być ojcem, matką, siostrą, księdzem, wszystkim jednoosobowo. I trzeba umieć te wszystkie cechy tak połączyć, żeby plus jeszcze organizacja, bo my jako piloci jesteśmy takimi ludźmi, którzy mamy za zadanie zrealizować wszystkie świadczenia, za które zapłacili turyści, ale przy okazji zadbać o cały komfort, o rozrywkę, także jesteśmy atmosferkę super wielozadaniowi. A umówmy się, często ludzie jeżdżą z problemami i na wyjazdach chcą od nich uciec. Albo na przykład podczas wyjazdu nie potrafią wyjść ze swojej pozycji lidera. No bo niestety... Tak, jak ktoś jest szefem, kierownikiem, jedzie na wakacje, to dalej próbuje zarządzać i odbiera tobie to zarządzanie. Ba, ty wiesz, że mi się nawet zdarzyło nieraz usłyszeć: ja jestem najstarszy w grupie, ty mnie musisz słuchać, a ja... I co wtedy robisz? Słuchaj, ja muszę wyjść z tego tematu bardzo inteligentnie, umówmy się, więc uruchamia się grupę, bo mi pewnych rzeczy nie wypada. Akurat w tamtym przypadku pan się za mocno wczuł i włączył w sobie pewnego agresora, więc grupa go spacyfikowała bardzo szybko. Bardzo szybko. Ale co ciekawe, po paru latach, w ogóle on, to jest też ciekawy przypadek, ja zazwyczaj o turystach nie mówię, ale to jest bardzo ciekawy egzemplarz, bo ten pan poleciał na ten wyjazd, to była Kenia, ze swoją żoną oraz z dzieckiem. No i on, słuchaj, tą żonę od razu ustawiał. Wstajesz, podaj mi kawę, podaj mi piwo, zamów mi, zrób mi to, zrób mi tamto, podaj torbę, wymieś torbę. No straszne rzeczy, do tego doszło. No, all inclusive. Ale do swojej żony, tak. Nie do mnie, do swojej żony. Doszło do tego, że wiesz, w wielu miejscach na safari w Kenii nie ma pokojów trzyosobowych, tylko jest dwuosobowy plus dostawka. No i on taki pokój miał, a córka miała 16 lat, czyli to jest, umówmy się, pełnogabarytowy człowiek. Nie? No tak. Więc któregoś razu na przykład było tak, że stwierdził, że w pokoju ma za mało miejsca i on potrzebuje zmiany pokoju. Więc tak naprawdę, ponieważ to był szczyt sezonu, tego pokoju nie było. I kazał wyjąć dostawkę, a swojej córce, pełnogabarytowemu człowiekowi, kazał położyć w oknie wewnętrzne taki materac. Na bank się dziewczyna nie wyspała. Wow. Sytuacji była cała masa. I ostatniego, słuchaj, dnia, my wchodziliśmy wieczorami wszyscy razem na jakieś, na ognisko, na picie piwka, pogadać, pośpiewać, różne rzeczy. Zawsze był on, nigdy nie było jej i tej córki. I ostatniego dnia była jakaś zmiana. I się okazuje, że na ten wyjazd pojechali jako para zorientować się, czy chcą być razem dalej, czy nie.
I ta kobieta do nas przyszła, mówi, teraz ja zaczynam nowe życie i chociaż będą moje wakacje. Po paru latach dostaję list, lecę do Etiopii i czytam nazwisko i mówię, nie, ja to nazwisko skądś znam. Próbuję przypomnieć, dzwonię do biura, mówię, słuchaj, czy ja z panem B byłam kiedyś w Kenii? A ja tak, on słyszy, tak, 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 on cię bardzo chwalił, a ja... Słuchaj, historia tegoż małżeństwa wyglądała tak, że para się rozstała, ale po dwóch latach ze sobą do siebie wróciła. I ten pan Bogdan, słuchaj, to był zupełnie inny człowiek. Zupełnie inny człowiek. No także jak będąc pilotem wycieczek, trzeba się przygotować na bardzo różne sytuacje. Na to, że będą się ludzie spóźniać, że będą się upijać do nieprzytomności, że trzeba będzie ich często ratować z sytuacji na granicy prawa, że trzeba będzie robić różne rzeczy, że trzeba będzie, nie wiem, udzielać im fachowej medycznej pomocy w miejscu, gdzie nie ma tej opieki medycznej. Nie wiem, pamiętam, przyleciała jeden z takich moich, jedna z sytuacji, z której jestem bardzo dumna, jak wyszłam, a była ekstremalnie trudna, bo na południu Etiopii, w Turmi, to jest naprawdę dupa totalna. Dupa totalna. Tam była sytuacja, że kobieta dostała udaru słonecznego. Właściwie nie wiedziałam, czy udar słoneczny, czy udar mózgu. Generalnie wiedziałam, że ma połowę ciała sparaliżowane. To zdarza, prawda? No bo jednak temperatura robi swoje, nawet jeśli uważamy. Ja wiem, bo mi się też to niestety przydarzyło, właśnie będąc w Kenii, na środku niczego. No. I chociaż bardzo uważałam, no to przegrzałam się i koniec. No ta pani nie uważała, nie od niej słuchała mnie, nie chciała sobie kapeluszem popsuć fryzury i troszeczkę się dogadała, ale słuchaj, do najbliższego miasta było 14 godzin jazdy, lekko. Wow. 10, no lekko. W placówkach medycznych, które mnie przyjmowały, mówiono, że zatrucie, pani już nie ma, jej się nie chce przyjść, ona nie przywie, do niej nie można pojechać. Jakby w wielkim skrócie udało mi się zorganizować transport helikopterem medycznym. Wow! Który nie jest tani, niełatwo go załatwić, trzeba było, no generalnie dość skomplikowana sytuacja. Kolejny przypadek... To było w Etiopii i to, słuchajcie, było tak, że ja wiem, że jak masz przegrzanie organizmu, to musisz go schłodzić. Tylko pytanie, jak go schłodzisz, skoro nie ma prądu, może teoretycznie prysznic mógłby być zimny, ale rury są na wierzchu. I jak przepływa woda, to woda się robi gorąca. Teoretycznie możesz zmoczyć ręcznik i włożyć do lodówki, ale w lodówkach jest ciepło. Więc nie ma możliwości schłodzenia organizmu. I powiem szczerze, jak może nie wiesz, ale jeśli szybko się nie zareaguje w przypadku takiego udaru, to człowiek może żyć, ale może zostać do końca życia warzywem. Mm-hmm. I to nie jest. A ja widziałam tą panią z połową twarzy nieruchomo i mówi mi, Ewa, nie mogę wyjść z auta. Ja ją na własnych plecach, kobieta 4 razy większa ode mnie, przetargałam z przynajmniej, nie wiem, 5 klinik. I dopiero w Dżinka, też jest wielka tupa, trafił się mi młody lekarz, który chyba ogarnął, o co chodzi, i po prostu dostała specjalne papiery do przyjęcia w szpitalu dopiero w stolicy. Więc będąc pilotem, trzeba się przygotować na bardzo różne sytuacje. Natomiast nie da się ukryć, to jest najpiękniejszy zawód świata, moim zdaniem, bo nie dość, że możesz podróżować, być w naprawdę super egzotycznych miejscach, do których prawdopodobnie z własnej kieszeni bym nie dotarła, to jeszcze się za to płaci, dostaje pieniądze. No to jest absolutne marzenie. A powiedz, gdzie w tym wszystkim ty znajdujesz czas na bloga?
bo prowadzisz swoją stronę szpilkiwplecaku.pl i Instagrama, Facebooka już od wielu, wielu lat. Zresztą twój blog Szpilki w plecaku zdobył wiele nagród, między innymi w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam, tak, na Sea Bloggers. Byłaś też w rankingu Jasona Hunta uwzględniona, więc no, to nie jest blogasek, tylko jesteś poczytną autorką. Jak tobie się to udaje? Bo ja przyznam ci szczerze, kiedy robię zdjęcia, czy początkowo z dachów wieżowców, teraz lotnicze, bardzo często, wiesz, siedzę przed komputerem, szukam różnych ciekawych zdjęć, obrabiam je i brakuje mi tego czasu na przykład na taką regularność i na pisanie, tak jak ty w swoim zajętym życiu mimo wszystko znajdujesz na to czas i robisz to bardzo dobrze. Jak ci się to udaje? To nie jest proste, wiesz, bo ja będąc w pracy na wyjeździe, to nie mam czasu tak naprawdę na prowadzenie. Jak mi się uda w ciągu dnia zrobić jakieś zdjęcia z myślą, że w ogóle to może być gdzieś tam puszczone, to jestem z siebie dumna. Natomiast przyznaję, to mi się zdarza raz dziennie, jak wychodzę z grupą, bardzo, bardzo rzadko, żebym ja coś gadała do siebie do telefonu z myślą, że to będzie na story, dlatego że sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby ludzie widzieli, kiedy oni, mówiąc wprost, płacą mi za to, że ja się nimi zajmuję, żebym ja zajmowała się czymś innym. Wielokrotnie mówiono, kurde Ewa, ty lecisz w takie miejsca, załóż YouTube'a, ty byś miała takie historie. Ja mówię, no tak, ja wiem. Tylko ja sobie nie wyobrażam, będąc profesjonalistą, zostawić ludzi gdzieś z boku, nie na 10 minut, czy nie 20 minut, tylko lekko pewnie na pół godziny, może i godzinę, bo tyle trwa przygotowanie materiału, rozstawienie się, powiedzenie czegoś, zdublowanie. Nie wyobrażam sobie zostawić ich i oni mają na mnie czekać, bo ja mam sobie coś nagrać. Bo ja nie jestem na wyjeździe prywatnym, gdzie sobie mogę na to pozwolić, tak jak pojechałam na przykład do Burkina Faso i tam byłam totalnie sama z myślą właśnie o kręceniu i po prostu wiem, że to jest totalna chorówka, tylko jadę z ludźmi na ich wakacje, gdzie to oni są w centrum zainteresowania i na przykład te zdjęcia, które się pojawiają na Instagramie, a właściwie może inaczej, te story, które się pojawia, bardzo często puszczane jest po moim powrocie. Izrael, jak jestem w Izraelu na przykład, to tam mam bardzo ambitny i aktywny plan, właściwie wtedy jest cisza na socialach, mówię, totalnie, dopiero po powrocie jest, się dzieje. No i tak podejrzewam, że w wielu miejscach jest też kwestia łącza internetowego, prawda? Że nie, myślę, że nie jest tak źle, nie jest tak źle. Na przykład w zeszłym roku wróciłam, pamiętam, 9 grudnia z Etiopii. A relacje z Etiopii skończyłam 23 grudnia, czyli tuż przed Bożym Narodzeniem. Bo w trakcie wyjazdu nie ma czasu, żeby to wszystko przygotowywać. Kto tworzy social media, wie, ile to jest czasu potrzebne, żeby przygotować. To nie jest wyciągam i gadam. No, naprawdę, to trzeba być zawodowym dziennikarzem i mieć super gadkę, żeby się język kleił, żeby zacząć gadać i żeby to wszystko miało ręce i nogi. No, więc te różne sprawdzić ciekawostki, prawda, żeby to fajnie opisać. Natomiast ja mam, jak przygotowuję teksty na blog, bo o to też pytałaś, to one bardzo często powstają na etapie przygotowywania jakichś tam wątków, albo kiedy wracam z podróży i sobie już wtedy w swoim kajecie w trakcie wyjazdu piszę, co bym mogła uzupełnić. Natomiast kiedy jest podróż służbowa, to zdjęcia po prostu cykam tak, jak wszyscy cykają. Nie ma tak, że jest taki fajny kadr, weźcie się zatrzymamy tutaj. Nie ma czegoś takiego po prostu, bo to nie jest moja podróż, to jest podróż moich turystów, a ja mam zrobić wszystko, żeby oni byli zadowoleni, żeby przewidzieć jakieś trudności, żeby zapobiec trudnościom, żeby rozwiązać trudności, które się już w danym momencie pojawiły.
To prawda. Słuchaj, mamy tutaj pani Ilona Włoch pisze, że wiele razy spotkałyśmy się na afrykańskim szlaku. Jesteś wspaniałym przewodnikiem, piękną kobietą z pasją. Dziękuję. Ja nie mogę się ciebie doczekać, żebyśmy się znowu spotkały w Etiopii, bo my się w sumie w Etiopii najczęściej spotykamy. No, wspaniale. A słuchaj, a powiedz, a te zdjęcia, które, na których ty występujesz, część z nich jest po prostu fenomenalna, zapiera dech, na przykład zdjęcie chyba z Filipin to było, z taką muszlą, wspaniałe. Wiesz co, opracowałam pewien patent, który się sprawdza. Otóż ja bardzo często robię ludziom zdjęcia w podróży, bo to są ich wakacje. Poza tym, no mówmy się, wiele ludzi lubi powtarzać pewne kadry, piękne kadry. I po prostu mówię, weź się ustaw tutaj, to ci zrobi zdjęcia. Ja oczywiście te zdjęcia im wysyłam. A później mówię, a weź mi też zrób. I w momencie, kiedy ja już cykam te zdjęcia, to sobie myślę, okej, to ja ustawię się tutaj, taki kadr, to weź mi zrób i od razu mówię, co i jak. Doświadczenie modelki i mis się przydaje, bo ty od razu już wiesz, jak się ustawić. No właśnie w momencie, kiedy ktoś się ustawia, to ja robię komuś zdjęcia, przy okazji mi szare komórki pracują, jak to zrobić, żeby ta osoba naciskająca raz albo dwa razy spust nie popsuła. I to jest usprawiedliwione, bo jakby nie poświęca się na mnie zbyt dużo czasu, bo tak kurde, wszyscy to robią, nie? Natomiast powiem szczerze, że zajęło mi parę lat, żeby wypracować tę technikę, bo pamiętam, że wracałam do Polski, mówię, kurde, ludzie mają tyle fot, ja też bym tak chciała. I stwierdziłam, że w czasach, kiedy wszyscy sobie robimy zdjęcia, jednak jedziemy... Ludzie jeżdżą po to, żeby oczywiście doświadczać, dowiadywać się, to chcą mieć zdjęcia. I często ludzie po prostu googlują, kim ja jestem, kto z nimi jedzie, No i dochodzą do momentu, że no to jest osoba, która gdzieś na tych zdjęciach się pojawia, robi różne rzeczy, więc ludzie korzystają z tych moich umiejętności i sami mówią, weź mi Ewa, zrób to zdjęcie. No i ja poprzednio obwieszona tymi aparatami, tylko cykam, ale mówię, dobra, ja wam zrobię tylko następny. A jak już dziecię, a weźcie i mi zróbcie. Więc już wszyscy się cieszą, bo mają te swoje zdjęcie. Ja mam dosłownie no jedno podejście, kilka kliknięć, żeby to zdjęcie wyszło albo nie wyszło. Mhm. Powiedziałaś, że część osób, które... Ale nie mają swoje fotografie i to jeszcze zrobione, jak się cieszą, że przeze mnie, więc i Wilksyty i... Powiedziałaś przed chwilą, że część osób googluje ciebie zanim wyjedzie z tobą, ale część osób jedzie specjalnie na te wyjazdy, które ty organizujesz i na twoje autorskie trasy. Zgadza się. Jeśli chodzi o to, czy mnie ktoś wygoogluje, bo jadę z jakimś tam biurem podróży, to jest bardzo w ogóle fajne uczucie, bo ci ludzie na letnisku są tacy strasznie nieśmiali, a ja jestem tam zupełnie normalna, nie? Taka swoja dziewczyna, zresztą ja jestem swoja dziocha, jak to by Ślązacy powiedzieli. I to jest w ogóle bardzo miłe, aczkolwiek pamiętam taką sytuację, gdzie właśnie w Sudanie po raz pierwszy, kiedy leciałam, podchodzi do mnie już pod koniec wyjazdu pewien pan, szalenie inteligentny, oczytany. My po prostu wchodziliśmy w tyle burzliwych dyskusji o historii, o polityce tego kraju. No cała masa różnych ciekawostek. I on podchodzi do mnie i mówi, słuchaj Ewa, tak już na boku, nie na forum, i mówi mi, ja ciebie muszę przeprosić. A ja tak myślę sobie, ale my się nie pogodziliśmy. Nie, ale ja cię po prostu muszę cię przeprosić. Ale za co? Wiesz co, bo ja cię właśnie wygooglowałem i widziałem, że ty masz bloga, że zajmujesz się w telewizji i myślałem, że przyjedzie taka dziewczyna, która będzie skupiona na sobie, która będzie chciała wokół siebie robić jakąś otoczkę, a ty jesteś tak do nas, jak jeszcze żaden inny pilot, z którym wcześniej jechałam. A ja wam, słuchaj mi, tak momentalnie
z oczu zaczęły płynąć wodospady łez, bo byłam bardzo miło zaskoczona i wzruszona, i to było naprawdę takie mega, mega miłe. I właśnie troszeczkę z czasem zauważam, że to mi troszeczkę ułatwia pracę, bo ludzie są otwarci i bardziej chcą tego kontaktu, nie? Mhm. Natomiast jeśli chodzi o te moje prywatne wyjazdy, to rzeczywiście można się na nie zapisać. Ja sobie obrałam właśnie Afrykę, którą uwielbiam i bardzo chciałabym pokazywać to takimi swoimi oczami. I zapraszam wszystkich. Najczęściej jeżdżą jednak followersi, ale to słuchajcie, ostatnio się nawet zgłosiła pani, która ze mną była gdzieś tam w innym biurze. Przyszła na moją prezentację i mówię: Ewa, gdzie ty teraz lecisz w najbliższym czasie? A, za 10 dni lecę tu i tu. To ja też jadę. No, nie? W każdym razie ja staram się skupiać na przygodzie i na takich trasach niekonwencjonalnych. Na przykład... na poznaniu kultury. Tak, ale ruszać poza utarty szlak, gdzie można z łatwością samemu trafić. Takim moim... Oprócz afrykańskich szlaków, które po prostu są unikatowe, bo wiem, mam przez 11 już lat regularnych wyjazdów do Afryki, ja mam po prostu tam swoich ziomali i wchodzimy w takie miejsca, gdzie normalnie przewodnicy, którzy jadą nawet piąty raz z rzędu, nie trafią. Mhm. I na przykład takie, więc jakby Etiopia sama w sobie, czy Kenia, o, na przykład do Kenii chciałabym bardzo polecieć w tym roku i zbieram jeszcze ludzi, zobaczymy, jak po prostu sytuacja pozwoli, aczkolwiek no różnie może być. Jadę do swojej zaprzyjaźnionej wioski Masajów, gdzie będziemy tam. To jest coś, co też o co cię chciałam zapytać, bo jak przeczytałam twój tekst o Masajach, z którymi no też podczas mojej podróży do Kenii, która już wiele, wiele lat temu, chyba z 8 miała miejsce, miałam okazję ich spotkać, ale twój tekst o Masajach, o ich zwyczajach, o tej kulturze, taki był bardzo mocno insajderski. To mi kiedyś zarzucono, że ja wymyślam te rzeczy. Aha. Na przykład pan napisał reklamację do biura, że ja gadałam głupoty, bo jak lekarz, jak to jest możliwe, że Masajowie robią sobie gips z kupy i z deski i zamiast plastrów stosują pajęczynę? Ona sobie to wymyśliła, nie? A wyobraź sobie, że powstało bardzo wiele prac naukowych, doktoranckich, gdzie to jest wszystko udowodnione, nie? Tak, ja pamiętam, że ty w tym swoim artykule też podawałaś różne źródła i że się długo przygotowywałaś do tego tekstu, o czym to też ten tekst pisałam. Na Instagramie pracowałaś nad nim chyba kilka tygodni, prawda? Ja ten tekst o Masajach, o kulturze, to pisałam ponad rok. Pisałam go na bazie 10-letniego doświadczenia. Wow. Natomiast jeśli chodzi o wyjazd do Kenii, no to ja nie wiem, kto powie. Ja chcę przerwać, ale ja pamiętam, jak czytałam go, mając też swoje wspomnienia z zwykłej wyprawy z wakacji w Kenii, czytałam go po prostu, tak czułam, jak mi szczena opada coraz niżej. Naprawdę ogromne wrażenie na mnie wtedy zrobiłaś tym tekstem. Bardzo mi miło i bardzo się cieszę, bo też wiem, że w polskiej literaturze nie ma tak, nieskromnie powiem, mięsistego tekstu dotyczącego tylko tej jednej kultury. Bo to prawda. Staram się pisać tak, że jak ktoś zajrzy do mojego tekstu, to nie musi szukać nigdzie więcej. Szczególnie kulturowych rzeczy. Natomiast wracając do tych wyjazdów, no to nie znam nikogo w Polsce, kto by oferował podróż łącznie z noclegiem u Masajów, gdzie robilibyśmy, dobra, to już zdradzę, razem biżuterię, gdzie będziemy jeść tradycyjne ich lokalne rzeczy, łącznie z tym, że my tą kozę sami zaciukamy, oskurujemy, rozpalimy ognisko, będziemy spać w glinianej tej ich gównianej, mówiąc prosty, chałupie, na szczebelkach z drewna, na skórze, z krowy w ich chatach, gdzie za ścianą nam będzie muczyć krowa. I ja właśnie staram się robić takie wyjazdy, których nie znajdzie się nigdzie więcej. Ja wiem, że one są drogie, bo na przykład Afryka jest droga. I to nie wynika z tego, że nie wiem, ja chcę jakoś, nie wiadomo, jak się wzbogacić. Nie, po prostu
te moje wyjazdy do Afryki, one są w szczególności takie, żeby ludzie wrócili, może inaczej, codziennie mieli zęby na podłodze i je zbierali, a jak wrócą do Polski, to nie będą wiedzieli, że w ogóle czegoś takiego doświadczyli, bo chociażby, nie wiem, szukam na życia po prostu. Tak, bo też mam świadomość, że jak ktoś pojedzie w jakieś miejsce, to prawdopodobnie nie wróci. A ja chcę go napakować takimi wrażeniami, że on będzie o tym myślał, że on nie zdąży wyjechać na przykład z Kenii, a będzie myślał, gdzie znowu pojechać. O, pięknie. Tu przy okazji sprawdzam też naszego Facebooka. Pan Michał Sawa pisze, super, że jesteście, tak mi brakuje podróżowania. Jakie kolory i piękna chusta. O tej chuście jeszcze będziemy mówić, ponieważ będziemy mieć razem z Ewą dla Was niespodziankę, ale to na sam koniec naszej rozmowy, creme de la creme. Pojawiło się też pytanie od pana Kuby Millera, jakiego sprzętu tu foto używasz w swoich podróżach? Używam przede wszystkim, mam ze sobą aparat, nawet mogę pokazać, mam tu obok. Olympusa. I powiem szczerze, że jak mi go ukradli w Ugandzie pierwszego dnia, to płakałam strasznie i stwierdziłam, że on jest tak dobry i kupię sobie drugi. Więc to jest Olympus, już trochę zatyrany, proszę bardzo, używany, to nie jest tylko, że product placement, rzeczywiście Olympus, to jest akurat OMD EM3 M10 Mark 3. Mały, lekki, poręczny, uniwersalny. Tak, i tak, mam na razie, on ma wymienialne obiektywy, więc to jest 45, taki klasyczny do robienia fajnych, trochę portretów, który daje efekt bluru. Zapakowany, bo pożyczałam jakiś czas temu, to jest 14-150, on się super sprawdza, ma duży zoom, więc te wszystkie safari i rzeczy są idealne. Jak idę gdzieś w miasto i nie chcę mi się targać wielu obiektywów, to mam jeszcze 14-42, natomiast poluję jeszcze, jest kurde drogi, poluję jeszcze na obiektyw 20 mm, bo to jest też właśnie taki miejski, który oddaje rzeczywiste spojrzenie na oka naszego, nic nie przybliża, nic nie oddala i właśnie daje też ten efekt bluru i to jest aparat, którego używam. I oprócz tego mam jeszcze telefon, to jest chyba iPhone 7 Plus, on jest taki podręczny. A zdjęcia podwodne czym robisz? Czy to ty, czy ktoś ci robi? To jak wyjeżdżam na przykład na Filipinach, no to generalnie tam jest taka ekipa ziomali zawsze, młodych ludzi, gdzie sobie wszyscy razem nawzajem robią foty, więc akurat te zdjęcia podwodne miałam robione GoPro na przykład na Filipinach, ale też jeszcze chyba nie pamiętam, muszę sprawdzić. Też zabrałam twojego Instagrama, to tam było takie piękny twój skok do wody, twój chlust po prostu w rafę kolorową. Ale poczekaj, który? W takiej formie na Jezusa? Nie, w takiej formie po prostu idealnej srebrnej. Tak. W wodzie, to jest wycięty fragment z filmu. Natomiast testowałam taki aparat do zdjęć podwodnych GT9, też Olympusa, ale coś mi się karta skitrała na wyjeździe i właściwie nic nie porobiłam tym aparatem, więc jak będzie okazja znowu, znaczy zrobiłam coś tam, ale w sumie jeszcze nawet zdjęć nie przyjrzałam, a to było w lutym. Wow, a powiedz, te twoje podróże, ten twój egzotyczny świat, bardzo taki aktywny, jak odnajdujesz się teraz w rzeczywistości, no muszę niestety zadać to pytanie, sytuacji, jaką mamy obecnie, czyli narodowej kwarantanny, tego uziemienia, no bo ty też miałaś mnóstwo planów, które musiały się zmienić przez to, że właśnie trwa ta pandemia. Czy
brakuje ci tego, czy cię nosi, czy raczej odwrotnie korzystasz z tego, że masz wolne? Powiem ci tak, ja jestem taką osobą, która znajdzie sobie zajęcie, ona się nie nudzi. Ona wręcz mam, ja sobie kupiłam w tym tygodniu flipcharta. Ja mam tam wypisane całą masę rzeczy, które chcę zrobić. Fakt jest taki, że gdyby nie koronawirus, którego nie lubię już tego słowa, bo się po prostu wszędzie przedziera, byłabym już w tym roku do teraz 4 razy na Filipinach i ze 3 razy w Hongkongu i te wyjazdy 2 mi odpadły. Natomiast powiem szczerze, że się trochę ucieszyłam nawet, że ten trzeci raz na te Filipiny nie muszę lecieć, bo to był moment, kiedy właśnie ruszałam ze swoim sklepem, z turbanami, z opaskami, z dodatkami afrykańskimi i nie musiałam się zastanawiać, czy pisać blog, czy spinać sklep, czy dbać o sprzedaż, kto to będzie w ogóle wysyłał. I ja po prostu tak na spokojnie sobie ten sklep otworzyłam i on sobie pięknie działa. Ja nie nudzę się, ja cały czas mam co. Słucham? To jest świeża sprawa, to miesiąc temu było, bo to jest świeża sprawa, prawda, twój sklep? No, miesiąc z haczykiem, to jest bardzo świeże. I prawdopodobnie, gdyby były wyjazdy, to sklep ruszyłby może w maju, a opcja jest taka, że w tej chwili już mam materiały na drugą kolekcję i dwa, tak, dobra, biżuteria, bo wiem, że wszyscy chcą biżuterię, 3 kolekcje biżuterii są już zaplanowane, 3 różne, z czego niestety jedna musi troszeczkę poczekać, bo jest robiona w takiej przedsiębiorstwie, w takiej pracowni w Kenii, która zrzesza ludzi szukających pracy, która po prostu daje miejscowym pieniądze, ale ze względu na to, że jest koronawirus, pracownia jest zamknięta, więc muszą poczekać, a to będą koraliki, słuchaj, też zdradzę. Będą koraliki ceramiczne, będą ręcznie malowane, ręcznie przygotowywane, specjalnie dla mnie kolekcja i będzie to biżuteria dostosowywana do kolorystyki turbanu, więc to będzie właśnie, no, to będzie coś pięknego, tym bardziej, że nie dość, że to będzie piękna, oryginalna biżuteria, to będzie w ogóle, mówię, te kuleczki będą malowane i potem będą jeszcze szkliwione, i będą, tak jak mówię, wzory specjalnie dla mnie przygotowywane. I jeszcze jeden produkt będzie, który myślę, że się może właśnie równo z drugą kolekcją pojawić, a druga kolekcja będzie prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. I będą 3 nowe produkty, także widzisz, ja mam co robić, bo ja ciągle coś wymyślam, ciągle coś dłubię, więc no ja się nie nudzę. Ale fakt jest, jesteś, naprawdę, podziwiam. Fakt jest, skąd się wziął pomysł na otwarcie właśnie twojego sklepu Your Zebra Store i na turbany? I czy w Polsce, gdzie raczej ubieramy się dosyć, tak można powiedzieć, zachowawczo. Rzadko kiedy ma się okazję zobaczyć kogoś takiego bardziej oryginalnego, właśnie chociażby w takim turbanie. Czy łatwo jest zainteresować ludzi, kobiety głównie pewnie, takim kolorowym szaleństwem turbanowym? Wiesz co? U mnie się to zaczęło właśnie w momencie pierwszej podróży do Afryki. Ja chodziłam głównie na czarno, mam taką typową punkową w glamach. Jak poleciałam do Afryki, do Burundi, Ugandy, Rwandy i Konga, to pierwsza rzecz, którą zauważyłam, to są kolory i ja po prostu je pokochałam. Minęło parę lat, przepraszam, jeszcze jedna rzecz, podczas tej mojej podróży do pierwszej podróży zagranicznej, wspomnianej Tunezji, kupiłam sobie 15 chust. I była taka jedna, czerwona, która latała za mną już potem wszędzie. Miała na imię Mańka. Mańka była spódnicą, bluzką, takim wiesz, zakryciem ramion, gdzieś do kościoła wchodziłam, ale było także turbanem. Doszło do momentu, gdzie w niektórych miejscach na świecie, gdzie często podróżowałam, nazywano mnie turbaniara. Bo oczywiście był to turban. Natomiast jeśli chodzi o
ten pomysł, żeby zrobić biznes, to zakwitł parę lat temu i w zeszłym roku zrobiłam pewne dwa eksperymenty. Pierwszy właśnie równo rok temu, bo to wtedy wróciłam z Burkina Faso. Spotkałam tam Stefanię, która była moją towarzyszką podróży. Jest też bohaterką filmu, który jeszcze się nie zmontował, ale będzie. Ale pojawiła się już na twoim Facebooku i Instagramie. Tak, tak. I ona, słuchaj, któregoś wieczoru, właśnie widziałam, że ona modnisia, plącze sobie różne rzeczy na głowę. Wiesz co, weź mi splącz, bo ja chodzę w tym turbanie, pokaż mi, jak ty to robisz. I ona mnie nauczyła kilku uwiązań, między innymi właśnie takiej kulki. Ale na taką różdżkę. To jest trochę zrobione inaczej, bo normalnie jest tak, że ja ten długi koniec sobie tylko owiązuję i chowam końce, a tu jest zrobione z dwóch supełków. To są dwa supełki. Ale do czego zmierzam? I w przełom listopada i grudnia właśnie byłam ze swoimi ludźmi w Etiopii i zabrałam chusty. Różne swoje afrykańskie chusty i koleżanka, która tam była, Kila, nie miała nakrycia głowy. Ja ciągle mówiłam, załóżcie coś na głowę. I ona chodziła w turbanie, z mojej chuście, i ja chodziłam w tej chuście. I tam pojawiały się bardzo często pytania o właśnie takie materiały. I to było dla mnie takie kliknięcie, że to trzeba zrobić. Ale masz rację, o właśnie, tu mi się coś zaczęło wypinać, bo się już zmacałam. Ale masz rację, że Polki są zachowawcze i stwierdziłam, że spróbuję razem z opaskami, które będą takim delikatnym wejściem w te kolory. Ale nie dał się ukryć, że chyba też trafiłem na taki dobry moment, bo od co najmniej zeszłego roku coraz modniejsze są dekoracje na głowę, tam spinki z perełkami, potem zaczęły wchodzić opaski, pojawiały się też takie bardziej spokojne, zrównoważone turbany, ale ja siebie nie wyobrażam, jeśli miałabym coś robić, to miałoby to być zawsze związane z Afryką. I właśnie ściągam tkaniny z motywami afrykańskimi. Są turbany, są opaski, a w przyszłym miesiącu będą jeszcze trzy nowe tekstylne dodatki. I na twoim Instagramie i Your Zebra Store ty też pokazujesz różne patenty na wiązanie tych turbanów, no bo przecież to upięcie, które masz w tej chwili na sobie, to nie jest jedyna opcja. Nie, słuchaj, to jest prawie 2 metry materiału na głowie, dość specyficznego, bo on jest dwustronnie barwiony, to jest taka metoda wax print, ona polega na tym, że wykładasz biały materiał i robisz stemple woskowe. Ten wosk przenika przez strukturę materiału i wkłada się do wielkich bali, w których ten materiał zaczyna się barwić, z wyjątkiem miejsc ostemplowanych. Więc wow. Ten materiał, on z lewej i z prawej strony jest jednolity, ba, ten takiego materiału, bo ja sprawdzałam też, nikt w Polsce nie produkuje. Jest kilka miejsc w jednym kraju w Europie coś takiego robią, ale to jest absolutnie metoda, która jest jakby typowa afrykańska, choć, uwaga, technika jest z Indonezji. Wow. To jest indonezyjska technika. Ale rzeczywiście ja też staram się pokazać, bo umówmy się, co można nazwać poniekąd agresywne. Wzory są bardzo wyraziste i odważne. I rzeczywiście na Instagramie, bo sklep się nazywa Zebra Store, a Instagram jest Your Zebra Store, bo już nie było, kurczę, wolnego hasła zebra, pokazuje w ogóle, jak komponować je do stylizacji, bo żeby nosić takie turbany... To jest ciekawe, że ty fantastycznie przenosisz te afrykańskie klimaty, powiedzmy tradycji afrykańskiej, na ten współczesny świat, bo ty łączysz wspaniale te turbany i kolory z bardzo współczesnymi stylizacjami, także to nie jest wyjęte z lamusa, to nie jest folk, nie. Tylko to jest fajny afrykański twist. Tak, i wiesz co? I ludziom by się wydawało, że o, trzeba być super ekstrawaganckim, szalone, mieć ciuchy i w tym chodzić.
ja mam przygotowany już post, gdzie jestem w garniturze i w tym turbanie. Ostatnio pokazałam strój festiwalowy. Mam całą masę różnych zdjęć, tylko po prostu jakby cały proces produkcyjny sprawia, że te sociale troszeczkę tam też leżą. Muszę się tym zająć, przyznam szczerze. To jest cała masa pomysłów, jak to można związać, bo nie wiem, można to przecież puścić z tego materiału, który jest potężny, można zrobić bluzkę, można zrobić pareo. To jest, powiedzmy sobie szczerze, ja nie uważam, ale niektórzy twierdzą, że to jest szalona na upięcie. Można zrobić sobie gigantyczną kokardę, można zrobić w ogóle to zupełnie na gładko, także wariacji jest cała masa i ja też swoje dziewczyny w jakiś sposób nagradzam, które robią turbany i z tych materiałów i wrzucają na Instagram i zawsze je publikuję, bo u mnie na stronie zebra-store.pl jest zakładka lookbook, a na samym dole są zdjęcia dziewczyn, które noszą opaski, noszą turbany i one, ja widzę, że one są dumne z tego, bo ja też chciałabym podkreślić, że to są towary limitowane, bo materiały mają ograniczoną ilość, one są produkowane w bardzo określonej ilości i część z nich już się nigdy nie powtórzy. To, że ja mam na sobie akurat w tej chwili turban Lagos, to on może być teraz, ale ja za pół roku, czy nawet za rok go nie odtworzę, bo po prostu tego materiału już nie ma. Mhm. Także zapraszamy serdecznie, jeżeli macie ochotę kupić sobie taki ciekawy dodatek, to Your Zebra Store, póki nie wykupią, bo to limitowane egzemplarze, tak jak Ewa wspomniała. Więc jest dowód tego, że no, to nie jest tak, że to wróci ad hoc. A przy okazji Kuba Miller pyta, czy będzie coś dla panów? Powiem tak, w kolejnym wejściu, w kolejnej edycji będzie coś, co będą mogły nosić panie. Nie wiem, czy to będzie zachęcające, ale jakby jest alternatywa. Co będą mogły nosić panie, będą tą samą rzecz mogły nosić dzieci, ale także panowie. Także to będzie taki fajny dodatek, ekstrawagancki, ale będzie. Tutaj się pojawiło też dłuższe pytanie od pani Joanny. Ha, no to mam pytanie, lekko podchwytliwe. Mam nadzieję, że nie za bardzo podchwytliwe. Dyskutowałam ze znajomą o turbanach i opaskach Ewy. Dla mnie są przepiękne. Rozumiem to jako przywiezienie pewnego elementu kultury w kontekście konwencji kultury. Natomiast koleżanka przedstawiła mi to pojęcie jako cultural appropriation, czyli kulturowe przywłaszczenie, upłycenie kultur znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Jakie są wasze odczucia na ten temat? Ja osobiście, pani Joanno, uważam, że to, w jaki sposób Ewa przedstawia właśnie te tradycyjne, piękne materiały i zaszczepia je też w Polsce, w nowoczesnej formie. Ja uważam, że to jest właśnie to, co powinno się robić w podróży. W sensie, no oczywiście przecież nie będziemy się ubierać tak jak afrykańskie kobiety, ale pewien element, czy to w formie właśnie turbanu, czy to pamiątki, czy po prostu jako nasz wygląd, to jest super, to właśnie o to chodzi w podróżowaniu, żeby to wszystko fajnie jakoś umieć połączyć, żeby mieć fajną pamiątkę, fajne wspomnienie i fajny gadżet. Nie widzę tego problemu. Ja sobie właśnie wzięłam to pytanie jeszcze przed oczy. Mhm. Nie wiem, dlaczego zostało to nazwane jako upłycenie kultury. Mhm. Ja jakby to konto Zebra Store, ono jest bardzo mocno powiązane właśnie z takimi kulturowymi, afrykańskimi rzeczami i co ciekawe, kontaktuję się z osobami kultury afrykańskiej, które także krzewią jakby całą modę na temat, na punkcie turbanów i są dumne z tego, że i są w ogóle zachwycone, że biała kobieta propaguje ich wzornictwo. Ba, do tego stopnia, że zauważyłam, że odkąd pokazałam tą moją taką kokardę na głowie, to i one zaczęły to robić. Bo zazwyczaj mają takie właśnie odkulki, albo mają jakieś kręty dookoła, więc my, kobiety, które kochamy
turbany afrykańskie, nawzajem się inspirujemy. I jak jeszcze rzucę okiem, ja też każdy z tych turbanów, ja będę teraz uzupełniała troszeczkę jeszcze tę stronę, ale każdy z tych turbanów ma swoją nazwę wywodzącą się z jakiegoś miasta afrykańskiego i to jest zupełnie nieprzypadkowe. Po pierwsze dlatego, że bardzo często my w ogóle nie znamy miast Afryki. Dlaczego ja w ogóle wpadłam na ten pomysł? Kiedyś jestem w Etiopii i cała masa dzieciaków do nas przychodzi, próbują z nami zagadać, że gramy w państwa miasta, nie? Znają, my mówiliśmy miasto, oni mówili państwo, albo my mówiliśmy kraj, oni mówili stolicę. I się okazało, że oni znają stolice Europy, Stanów Amerykańskich, Azjatyckich, ale oni nie znają swoich własnych stolic, swojego własnego kontynentu. Więc dla mnie to był jeden z powodów, żeby trochę rozpropagować w ogóle, o czym ona mówi do mnie. Ouagadougou. Nie uważam, że to jest płycanie, no bo materiał Ouagadougou wziął się od tego, i to będzie, podopisuję to zresztą jeszcze do bloga, do sklepu, planuję to zrobić w najbliższych dniach. Ouagadougou nazywa się Ouagadougou dlatego, że ja ten materiał po raz pierwszy widziałam w sklepie, w którym sprzedawane były stroje z Ouagadougou Fashion Week. Materiał, który będzie się w najbliższym czasie, który się pojawi w kolejnej kolekcji, on będzie się nazywał, jeszcze nie muszę wybrać, jakiegoś kraju mozambickiego, dlatego on będzie już, zdradzę, miał niebieski kolor, będzie trochę białego, będzie miał takie siaty, dlatego że Mozambik jakby w tych języku około źródłowym to znaczy rzeka, to znaczy woda, to znaczy front, dlatego mi się wydaje, że przy okazji trochę przemycam wiedzę. Tiebele, żółty turban. Tiebele to jest miasto na południu właśnie Burkina Faso, które słynie z przepięknych domów. To jest absolutny obłęd. On jest malowany w takie drobniutkie wzory. I ten wzór, te takie muszeleczki, które są na turbanie, one nawiązują do bogactwa, które muszelki w Burkina Faso, w niektórych miejscach kraju, to cały czas jest środek płatniczy. Mm-hmm. I bez tego typu ciekawostki planuję jeszcze dodać do tych opisów, żeby to nie był tylko produkt, bo to jest, umówmy się, to jest luksusowy produkt, bo ja ten materiał ściągam z daleka. On jest limitowany ilościowo, on przez to też nie jest tani. On jest szyty w Polsce, ale materiał jest ściągany, bo tak jak mówiłam, nie ma w Polsce miejsca, które robi tego typu rzeczy, bo to jest też materiał ręcznie robiony, umówmy się. Więc nie wydaje mi się, szczerze, zerknę to pytanie, że to można upłycać kulturowo i jakby upłycenie kultur znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Właśnie moja Stefani, która z Burkina Faso, ona do mnie pisze, nawet zresztą też mi pomaga trochę w ściąganiu tych swoich materiałów. Ona jest zachwycona i się dziwi, że jak to jest, że Afrykańczycy mogą nam coś pięknego coś to pięknego mają i my w Europie się tym jaramy i to powtarzamy, bo to jest coś afrykańskiego. Oni czasami często czują się trochę gorsi. Plemieńcy na południu Etiopii, my chcielibyśmy ich oglądać w skórach i w ogóle w tych tradycyjnych strojach, a oni się jarają, jak mają t-shirta. Mm-hmm. Także mówmy się, nasze t-shirty upłycają ich kulturę. To jest, a nie uważam, że do końca tak jest. Akurat w przypadku Etiopii tych t-shirtów, czy w ogóle biednych krajów, plemion i t-shirtów, innych rzeczy, no nie możemy ludziom odmawiać dobrodziejstw cywilizacji, bo my, biali, będąc turystami, chcemy ich oglądać tak, jak żyło im się 50 czy 100 lat temu. Mm-hmm, to prawda. Pięknym, czymś afrykańskim i to Afryka ja kocham najmocniej na świecie, jeśli chodzi o kierunek podróży i chciałabym, żeby te turbany pojawiły się na polskich ulicach. I wiem, że tak będzie, dlatego że ja na dzień dobry przy otwarciu sklepu zastosowałam dość duży rabat po to, żeby ludzi przekonać, że to jest super rzecz, to jest wyjątkowa rzecz, unikatowa rzecz i że to nie jest... Tata ostatnio mnie się pytał, Ewa, a ty jak ty chodzisz w tym turbanie, ty ludzie się tak dziwnie na ciebie nie patrzą?
A ja mówię, wiesz co? Oni się patrzą na mnie, ale nie dziwnie, oni się uśmiechają, bo owszem, ten turban akurat ciemny ma kolory, ale ludzie zakładając kolor na twarz, oni się uśmiechają. Przyjechała do mnie koleżanka ze Szwecji i ona tak zaczęła przymierzać różne rzeczy, mówi, ty, to naprawdę tak jest. Naprawdę kładam ją i już od razu mam energię w sobie. Poszłam z trzema moimi modelkami, koleżankami do pytania na śniadanie, pokazać turbany i one na początku tak, no tutaj zrobiłabym to, zrobiłem tam, ale jak tylko zrobiłam pierwszy super na głowie, to już taki sam. Te kolory dają energię, dają powera i ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Oryginalnym dodatkiem, a powiedzmy sobie szczerze, każda z nas chce od czasu do czasu zwrócić na siebie uwagę albo zrobić ten efekt wow. A taki turban to zamiast biżuterii. Zdecydowanie. Tak, to prawda. I też dodatkowo teraz, kiedy wszyscy siedzimy w domu, nie możemy chodzić do fryzjera, nie jedna z pań pewnie ma odrosty. Właśnie. Nie można sobie ukryć pewne defekty takim właśnie turbanem. W ogóle do końca mamy niespodziankę związaną z turbanami, ale do końca musicie zostać. Tak jest. Jeszcze, jeśli pozwolisz, bo ja wiem, że ja to zawsze powtarzam w naszych live'ach, ale tak jest, że jak się rozmawia z ludźmi z pasją, to czas bardzo szybko leci. Ja się staram być ostatnio zdyscyplinowana, ale już troszkę przekroczyłyśmy, ale chcę cię jeszcze zapytać o Etiopię, bo to nie wybrzmiało w naszej rozmowie. Za co ty pokochałaś Etiopię i dlaczego akurat Etiopia? Bo ty bardzo często i na swoich social media, i na swoim blogu piszesz o Etiopii, pokazujesz ją w fascynujący sposób. Ja przyznam szczerze, chociaż no, uważam siebie za bardzo zorientowaną osobę, ale ja dużo rzeczy się o Etiopii dowiedziałam właśnie z twoich relacji. I dlaczego akurat ukochałaś sobie właśnie ten kraj? Wiesz co, ja mam kilka ukochanych krajów. Akurat w Etiopii byłam już blisko 20 razy i znam ją na wskroś, tak mi się wydaje. I pierwsza rzecz, dlaczego Etiopia? Dlatego, że my mamy w ogóle nie tylko Etiopię, ale o krajach afrykańskich małe, tudzież nikłe pojęcie. A jeśli coś wiemy, to raczej są to rzeczy związane z tym, że tam jest biednie i że tam jest gorąco, a z drugiej strony gdzie ci najbardziej tyłek zmarznie w Afryce. Tak, dlatego, ponieważ Etiopia ma coś tak nieprawdopodobnego, wiesz, to jest kraj, gdzie jest kilka klimatów. Masz pustynię, masz namiastkę lasów deszczowych, masz stepy, masz parki narodowe, masz przygody na pustyni, ale masz też różnorodność plemienną, ale oprócz tego to jest trzeci kraj na świecie, który przyjął chrześcijaństwo jako religię powszechnie obowiązującą. Tam jest cała masa wątków poruszanych do poruszenia, o których mnie często bardzo zafascynowała twoja podróż do takiego bardzo niedostępnego kościoła, gdzie musiałaś się spinać na jakieś takie góry, przeciskać. Na bosaka, bo nie wolno tam wchodzić w butach. Więc widzisz, gdyby trochę, właśnie ja chciałabym pokazać, że ta Etiopia i w ogóle kraje afrykańskie to jest dużo więcej niż my sobie w ogóle wyobrażamy. Bo jak ktoś myśli, że jakbyś komuś zapytała, po co jechać do Afryki, to powiedział, bo ma ładne plaże, bo jest ciepło, może, bo jest safari i jakieś tam plemiona, jakby szczegółów, ciężko ludziom dojść w szczegóły, a przez to, że ja lubię i mam potrzebę dzielenia się z tym, co ja widzę i zresztą moja praca taka jest, to dużo przelewam to na papier i dużo opowiadam, a przez to, że ja się do tej swojej pracy muszę cały czas dokształcać, no to cały czas nowe rzeczy gdzieś tam wyskakują i nie umiałabym się tym wszystkim, to wszystko zostawić tylko dla siebie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że Etiopia ma bardzo dużą konkurencję, dlatego że mnie jeszcze szalenie pociąga Sudan. Pustynie strasznie pociągają, absolutnie bezbłędne nieba, gdzie możesz położyć się na wydmie,
cały czas cię bije ten piach po twarzy, ale gwiazdy są tak po prostu, wiesz, jak na wyciągnięcie ręki, gdzie ludzie są absolutnie przymili. Ja nie przypominam sobie, żebym w Sudanie gdziekolwiek przynosiła walizkę, żebym będąc w podróży gdziekolwiek za cokolwiek, wiesz, płaciła, gdzie Sudan kojarzy się z tym, że są muzułmanie i że jest wielożeństwo i że kobiety są na pewno źle traktowane, o czym no, historia jest jaka jest, ale nie wiem, czy wiesz, w Sudanie przez 3 wieki prapanowały kobiety jako faraonki. I do tego, no, nie wiedziałam tego. No, więc tam nawet jak idzie facet na kawę ze swoimi 5 żonami, to każda jest pięknie wymalowana, w najstrojniejszym stroju, full biżuterię, piękny makijaż, henna na dłoniach, henna na stopach i on po prostu jak kamerdyner, kawka, herbatka, rączki pocałuje, po prostu są ach, naprawdę, są zadbane na wszystkie fronty. Ale też kolejną konkurencją dla Etiopii jest mój ostatni, moja zeszłoroczna podróż do Burkina Faso. Burkina Faso. Mhm. W Burkina Faso doświadczyłam czegoś, czego 2, 3, w ogóle tak. Ja pojechałam tam nagrać film, który jest nagrany, zmontowany, pojechałam tam sama, bo operator dzień wcześniej mnie wystawił. Bo Burkina Faso znaczy kraj prawych ludzi, a Ouagadougou, stolica, to znaczy zapraszam ciebie do siebie, albo odwrotnie, jakoś tak. Wow. I pojechałam sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. I pojechałam tam do miasta, gdzie miałam właśnie Stefanie, moją bohaterkę, znalezioną na Instagramie, gdzie pojechałam na wieś do rolników, do Tiebele, tam do tych pięknie malowanych domów i pojechałam na wieś do szamana. Ale przy okazji okazało się, że jest festiwal masek, który odbywa się w Bobo Dioselo raz na 5 lat i nie dość, że właśnie wcześniej spotkałam tego szamana, uczestniczyłam w jakichś takich naprawdę wewnętrznych, insajderskich rytuałach, to zobaczyłam ten festiwal masek, który myślałam, że już w ogóle on nie istnieje. Widziałam zdjęcia w albumach czarno-białych i nie miałam w ogóle świadomości, że coś takiego istnieje. Ja pamiętam, że usiadłam jako jedyna biała twarz wśród kilkuset osób na placu i byłam jedyna biała i ja po prostu wiesz, brakuje teraz słów, żeby to, o tym opowiedzieć, ale mój przewodnik mi bardzo dużo wyjaśniał, że to są duchy, to nie są ludzie, to są inkarnacje jakichś tam duchów, energii i siedziałam tam 6 godzin. Po 3 godzinach mój przewodnik mówi: nie chcesz już iść? Ja mówię: nie, bo to było coś nieprawdopodobnego. Ja z czasem rozumiałam, dlaczego ten krok taki jest, dlaczego jest ten rytm. Zaczęłam jakby to wszystko rozumieć. I przez to, że miałam ze sobą przewodnika, który ma parę nagród rządowych związanych z wiedzą, on w ogóle podróżuje do Francji i jest Burkińczykiem, podróżuje do Francji na własny koszt i w szkołach francuskich opowiada o swojej kulturze, zabiera po prostu 3-5 walizek tych lokalnych rzeczy, żeby pokazać, że Burkina Faso jest, nie jest tylko kropką małą, nudną na mapie, tylko jest przepięknym kulturowo krajem. I ja właśnie będąc w Burkina Faso, szamanizm, duchowość i gościnność na nieprawdopodobnym poziomie, to właśnie to było tam. I myślę, że Etiopia ma konkurencję. A propos Etiopii, pani Ilona pisze: Etiopia to wspaniały kraj i ludzie o pięknych sercach. A Ilona więcej mówi, bo też była paręnaście razy w Etiopii. Zresztą ty chyba określiłaś Etiopię jako kraj, w którym ludzie nie mają zegarków, ale mają czas. A to akurat jest, wiesz co, każdy kraj afrykański, bo w Etiopii się mówi Tigerela, nie ma problemu. Mówisz o czasie, że się gdzieś Tigerela, no problem, nie? W Kenii mówisz Hakuna Matata, zresztą w tych krajach Etiopii nie ma problemu. Czy pole, powoli. Poczekaj, gdzie to jest? Na Madagaskarze mówisz mora, także każdy kraj afrykański ma swoje słowa, które odkreślają
powoli, nie ma problemu. My zresztą jak jeździ się do Afryki, to Europejczykom bardzo ciężko się przestawić, wiesz, bo my mamy o tak, patrzymy i jest cel, i my fru do tego celu, a oni patrzą tak szeroko i nawet jak się gdzieś spóźnią, to i tak jest okej. Okay. Słuchaj, w Sudanie jest taka zasada, że jak się umawiasz na godzinę 11, a twój osoba, z którą się omawiasz, przyjdzie o 11:59, to i tak jest godzina 11. No, także ten czas i brak problemowości sprawia, że my na początku może się trochę jako turyści, czy tam bywalcy wkurzamy, ale to daje nieprawdopodobny komfort podróżowania i takiego, że wiesz... Przeżywanie. Daje, tak, no. No a powiedz, jak już się przestawisz do tych do afrykańskich warunków, to potem powroty do Polski są dla ciebie ciężkie, bo dla mnie coś, co mnie zawsze fascynuje w podróżach, to jest nie tylko poznawanie danego kraju, ale też jak się wraca, to jest to zderzenie pewnego rodzaju rzeczywistości, że widzi się rzeczy w Polakach, których wcześniej się nie analizowało, bo właśnie zaczyna się porównywać do tych innych kultur. Wiesz co, jakby tu jest kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, od Afryki my się możemy naprawdę bardzo, bardzo wiele nauczyć. Nawet tutaj widzę, że ktoś napisał, tego powinniśmy się nauczyć. Ktoś coś takiego napisał. Tak. Więc jest cała masa rzeczy, których powinniśmy się nauczyć. Druga rzecz... W tych miastach, prawda? Ja mam takie wrażenie, że ten koronawirus troszkę nas zamknął i jesteśmy zamknięci w rodzinach, w związkach, w swoich domach, a wcześniej to na przykład w Warszawie bardzo trudno jest się umówić ze znajomymi, bo każdy ciągle zajęty, lata i zgranie tych kalendarzy jest naprawdę mega ciężkie i gdzieś te relacje się powoli zatracają w tej naszej rzeczywistości XXI wieku. Ale słuchaj, pojedziesz do Afryki, ja już nie mówię, czy to jest Etiopia, czy to jest Kenia, Madagaskar, czy gdziekolwiek, wchodzisz do sklepu i ty na początku odbywasz bardzo długą dyskusję o tym, co u ciebie, jak u ciebie, czy wszystko w porządku, zanim w ogóle złożysz na przykład zamówienie w restauracji albo poprosisz o butelkę wody. Aha. W supermarkecie. Więc my na przykład takich fajnych relacji utrwalania i tego wiecznego kontaktu powinniśmy się nauczyć. Ale wiesz co, ja mam takie dwie rzeczy, które doświadczam i zauważam. Pierwsza rzecz, że przez to, że tak dużo podróżuję i właśnie wracam do takich, często do tych samych miejsc, wiele rzeczy mi spowszedniało. Ale jakby to nie wynika z tego, że mnie to nudzi, tylko na przykład widzę, nie wiem, wóz konny na stolicy jakiegoś kraju, to jakby nie zwracam na niego uwagi, bo dla mnie to jest oczywiste i na podczas swoich tych wyjazdów muszę się na nowo przestawiać, co bywa, no może nie tyle co trudne, ale jakby przestawiam się i staram się w sobie na nowo jakby pobudzić taki instynkt, że nie wiem jak to nazwać, ale takie czasami tracam taki efekt wow. Druga rzecz, ja jestem super, kto ze mną był na wyjeździe, to wie, super dużo rzeczy z siebie daje. Dla mnie program, że jest 3 atrakcje w ciągu dnia, to nie jest program, bo oprócz tych 3 atrakcji są jeszcze 3 inne, które ja proponuję, bo gdzieś tam mam jakiegoś ziomala, który mnie zaprowadzi, a wiem, że tutaj coś można spróbować, a tutaj wiem, że coś ekstra dodatkowo wychodzi, więc u mnie na przykład nie ma programu od 8 do 18, tylko jest od 8 do 23 i pobudka od 6 rano. I tak 15 dni. No. Człowiek wraca do Polski i generalnie chce odpocząć. Dopiero. No, jak wracam do Polski, to chcę odpocząć, ale z drugiej strony jestem tak naładowana różnymi fajnymi doświadczeniami, że ja Instagramy śledzę i jak ty wracasz do Polski, to ty wcale nie odpoczywasz, ty bierzesz plecak i jedziesz się wspinać w góry.
A to też prawda. No więc ja lubię adrenalinę, chociaż noszę buty na szpilki, czasami w plecaku, to właśnie dlatego, że chodzę gdzieś po górach albo nie wiem, szukam fajnego raftingu, gdzie się można trochę zmoczyć, albo po prostu lubię rzeczy riski trochę. Stąd też na przykład ta Kolanta, Wyspa Przetrwania się pojawiła u mnie w życiorysie. O właśnie, bo ty byłaś przecież jedną z uczestniczką tego słynnego programu Wyspa Przetrwania. No byłam. Byłam na Fiji. Wyobraź sobie taką sytuację. Masz plecak, mały plecak, w plecaku dwie pary butów, dwie pary majtek, dwie pary skarpetek, ale... I do tego jedna koszulka na długi rękaw, jedna na długi, jedne krótkie spodnie, jedne na długi i dwa kostiumy kąpielowe. I to ma ci starczyć na półtora miesiąca. I dostajesz taki cynk. Właśnie zaczyna się program. Masz skoczyć do wody, przepłynąć 500 metrów i tam będziesz mieszkać. Wszystko mokre, ani telefonu, ani... Miałem telefon, nie? A na wyspie masz tylko garnek, maczetę i trochę ryżu. I teraz sobie to... Już to biera. Ja niestety miałam taki smutny koniec, bo się troszkę rozchorowałam, aczkolwiek jak sobie później niejednokrotnie rozmawiałam z innymi uczestnikami albo z produkcją, to liczono, że jednak trochę dłużej zostanę. Ale jak będzie kolejny taki program, to ja się na bank piszę. No to być może jeszcze się okaże, bo teraz tych programów podróżniczych jest mnóstwo. Kiedyś no było tego dużo mniej, więc kto wie, może cię jeszcze zobaczymy gdzieś na dużej antenie. Zobaczymy. Na razie cię się cieszę, bo mam takie regularne wejścia w pytanie na śniadanie. Często cię w twoich turbanach z samego rana. I właśnie go teraz co sobotę godzina 9:40 zapraszam. Pojawiło się jeszcze wcześniej pytanie, które specjalnie zostawiłam sobie na koniec. Muszę teraz troszeczkę przewinąć, żeby do niego wrócić. Czy masz jakiś cel, do którego dążysz w perspektywie kilkuletniej? I chyba było wcześniej jeszcze pytanie od Marcina Szamborskiego, naszego wspaniałego pilota śmigłowca, który obleciał cały świat śmigłowcem. Jakie masz marzenia podróżnicze? Dobra, zacznijmy od tego prostszego. Marzenia podróżnicze. Bardzo bym chciała wrócić do Burkina Faso i spotkać się ze Stefani. Tak od dłuższego czasu o tym myślę i bardzo bym chciała. Marzy mi... Mało jej tej Afryki. No, ale kolejne marzenie podróżnicze to jest Burkina znowu. Bardzo bym chciała pojechać do Botswany. Bardzo. I chciałabym zobaczyć... Byłaś kiedyś? Nie. Nie byłaś. Czyli to jest jeszcze kraj przez ciebie nieodkryty. Bardzo mi się marzy Mozambik. I jakiś czas temu nawet stwierdziłam, że chciałabym tam kupić ziemię i postawić hotel, bo tak mnie coś w głowie piszczy, że Mozambik i plaże mozambickie będą za 10, za 15 lat tak samo popularne jak plaże zanzibarskie. I pewnie będę za te 10 lat pluła w brodę, że tego nie zrobiłam, ale po prostu muszę tam najpierw pojechać, kogoś poznać, żeby mi pomógł coś takiego załatwić, bo tak ludziom z zewnątrz jest dużo trudniej, a mając jakieś wsparcie, znajomości, to się jest dużo, dużo łatwiej. Tu Adam jeszcze dodaje, że Botswana jest ekstra w wersji 4x4. No, tam jest też taki najdroższy hotel świata, on dostał chyba nawet kiedyś nagrodę za najlepszy hotel roku. A dolatuje się tam helikopterem, bo jest na palach, tam jest tylko 14 chyba domków. Wow. To jest taki, wiesz, w delcie rzeki Okavango, także to słonie tam było przekonać, żeby nas tam kiedyś zabrał swoim
śmigłowcem. No tam wiesz, słony chodzą tak w pół unurane po w błocie. No wygląda to błędnie. Mi się marzy właśnie o tego. Marzy mi się jeszcze po prostu przedrzeć się przez Amazonię. Jedno tam miałeś jeszcze takie pytanie, którego nie pamiętam. Masz marzenia, plany w kilkuletniej perspektywie. Do czego dążysz? Od zeszłorocznym moim planem było napisanie książki, ale zrealizował się sklep. Natomiast obiecałam sobie, że jak powstanie ten sklep, to kolejnym ważnym punktem będzie książka. Na razie sklep mnie bardzo mocno pochłania, ale teraz jak już na dniach oddam rzeczy do szpitali, to będę mogła się za to zabrać, tym bardziej, że już są jakieś rozdziały gotowe. Słuchaj, ja wydałam 3 albumy, ja ci pomogę. O, już wiem, do kogo się udać. Do mnie piszą ludzie, że chcieliby w końcu coś przeczytać, bo też zdaję sobie sprawę, blog jest taką platformą, gdzie ludzie jednak szukają informacji typowo praktycznych, jak się postać, różnych tipów, ale zresztą blog, żeby odniósł sukces, też w taki sposób musi być pisany, prawda, żeby te hasła takie... Trzeba mieć evergreeny, tak zwane teksty, które będą wyszukiwane, no i mówiąc wprost, klikalne. Ale przecież cała masa historii, nie wiem, tak jak w zeszłym roku w Izraelu, szukając stopa, zatrzymało nam się auto wojskowe z czołgiem na pace i z wojskiem wymienialiśmy się napojami. A takie teksty, no blog jakby klikalności by nie zrobił, natomiast książka jak najbardziej. Jest... nie wiem, właśnie zbiórki. Zdjęcia, wiesz, Instagram oczywiście fajnie, bo to jest proste, szybko można wrzucić, ale to jest maleńki kwadracik. A są rzeczy, które, na przykład zdjęcia lotnicze, czyli moja, że tak powiem, działka, która im większe, tym lepiej. I te szczegóły, i klimat, prawda, no trzeba oddać w większym formacie. Tak, albo nie wiem, historia, wiesz, na przykład Ludo Lobby w Burkina Faso, to są wojownicy. Wojownicy jakby swoją taką czystą formę można by ich spotkać jakieś 10, no dobra, 20 lat temu. Teraz wojownicy są, ale są już ucywilizowani, ale też ta tradycja jest praktykowana. I wiedziałam o tym, że wojownicy u Lobby to jest po prostu standard, ale ja u Lobby żadnego wojownika nie zobaczyłam. I mój kompan podróży powiedział, ja ci pokażę wojownika, nie? I my jechaliśmy trasą, zatrzymaliśmy się tak ad hocowo i mówi, tu mieszka wojownik. Czy ty wyobrażasz sobie, jedziesz Marszałkowską i powiesz, o, w tamtym oknie są fajne firanki, chcę iść zobaczyć, żeby tam pójść i wejść? No nie. Mówię, w moich podróżach jest cała masa takich historii, które blog nie przyjmie, Instagram szybko zapomni, a książka. Tak, dokładnie. Poza tym, no to jest jednak co innego, usiąść sobie na sofie z kawką, winkiem, czymkolwiek i się po prostu przenieść do innego świata, nie scrollować na szybko, tylko się po prostu przenieść, zrelaksować. Jasne, ja jak najbardziej wiem, o czym mówisz, bo dokładnie te argumenty przekonały nas do wydania pierwszego albumu i wtedy myśmy się spotkały pierwszy raz, nie wiem, czy ty pamiętasz, po naszej pierwszej książce. A teraz to, wiesz, już jesteśmy autorami trylogii. Brawo! Więc no, aż sama się dziwię, że to tak się potoczyło. Więc ja doskonale wiem, o czym ty mówisz. Zdjęcie najpiękniejsze wrzucone w Instagram, Facebooka, za kilka sekund już jest historią. A książka to jest książka, tym bardziej, że też mam taką mobilizację, bo... Na półce wspaniale zrobione. Proszę bardzo, cyk, to moja książka. Można się pochwalić krewnym i znajomym. To jest, kurczę, naprawdę fajna rzecz. Kibicuję ci mocno, że uda ci się to zrealizować i czekam na twoją książkę. Jak już zamknę tą kolekcję, jak już wszystko będzie odszyte, to na pewno będę pisała kolejne rozdziały.
Tym bardziej, że myślę, że to będzie taka trochę nietypowa książka pod względem na pewno historii, na pewno miejsc, bo ja na tym takich do dziwnych miejscach to mówię. W kontekście samej formy i tam parę jest jeszcze innych rzeczy, które ją wyróżni. No, czyli ty już masz pomysł bardzo mocno zaawansowany, super. Jest ten pomysł, tylko niech ja, kurde, skończę turbany, znaczy najgorsze to jest to, że jak ja zrobię tą rzecz z turbanami, to już będę miała kolejne, ale będzie dobrze. No, czyli na nudę nie narzekasz, kurczę, to jest niesamowite, nie może podróżować, a ciągle ma coś do roboty, nawet będąc zamknięta w domu. To jest fascynujące, myślę, dla wielu osób i też inspirujące, bo dużo osób no, nie spodziewało się, że taka sytuacja nas wszystkich teraz spotka i zastanawiałem się, co tu możemy robić w domu, a tu Ewa sobie wymyśliła biznes, jeden, drugi. Chociaż powiem ci, że otwieranie sklepów w czasach kryzysu to było wyzwanie. No, zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. No, ja trzymam bardzo mocno kciuki. Myślę, że twój pomysł wyróżnia się bardzo, bo wśród blogerów poza pisaniem książek typu ten wywiad o mnie, to czy jakieś sygnowanie nazwiskiem jakiejś kolekcji kosmetyków, to takie pomysły oryginalne jak twój bardzo rzadko się zdarza, więc myślę, że wyróżniasz się na tym polu bardzo mocno i ja bardzo ci w tym kibicuję. Myślę, że osoby, które nas tutaj oglądają, również zresztą pani Joanna, której pytanie przeczytaliśmy, takie długie, przed chwilką napisała ciąg dalszy. O, mam. Dziękuję za dyskusję. Pozdrawiam spod tego samego turbanu, który Ewa ma na głowie. Widzisz? A bo już teraz nazwisko kojarzę też. Także bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że Lagos pięknie się nosi i od razu mówię, że będą jeszcze nowe rzeczy z Lagos. A będą takie kolie. Nie wiem, czy pamiętasz kiedyś, jak się spotkałyśmy na targach turystycznych, miałaś taką piękną czerwoną kolię, która mi się kojarzy z Masajami właśnie. To jest jedyny egzemplarz. Ja też ciebie na Zebrze pytałam, czy wolelibyście biżuterię delikatniejszą, czy bardziej taką mocną? I wyszła bardziej delikatna, aczkolwiek ja nie zrezygnuję absolutnie ze sznytu afrykańskiego i będzie coś czerwonego. Od razu ci powiem, mnie się taka marzy, ja w ciemno taką kolię biorę. Trochę zdradzę, będzie taka okrągła, piękna, jakby taka gruba, jak to powiedzieć, obręcz, o, czerwona, do której będzie przyczepiona jeszcze jedna skrócona obręcz, która będzie, będzie taką super minimalistyczną wersją masajskiego kołnierza. Wow! No to tak. Kochani, słuchajcie, musicie śledzić Your Zebra Store. Tak jak wspominałyśmy, bo będziemy już kończyć, ja w ogóle przepraszam, że tak przeciągnęłam, bo już prawie dobijamy do 2 godzin, ale no, z taką rozmówczynią czas szybko mija i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjmiesz zaproszenie, że nie powiesz, o, to ta Aleksandra, co przeciągnęła o godzinę, to do niej zrobimy to pod jakąś palmą albo w jakiejś glinianej chacie. O, bardzo chętnie połączymy się z tobą gdzieś na świecie. A ja tylko dodam, że na kod Poland on Air w Your Zebra Store dzisiaj możecie skorzystać ze zniżki na takie piękne materiały, z których możecie sobie zrobić wspaniałe turbany. Opaski też jeszcze są? Czy? Wszystko tak, znaczy są opaski, są turbany, ale oczywiście jest część rzeczy, która się już wyprzedała. Tak więc
No, nie zwlekajcie, jeżeli chcecie mieć taki oryginalny dodatek, to czym prędzej biegnijcie na stronę Ewy, Your Zebra Store i korzystajcie z rabatu. Tak jak mówiłem, pisany razem. Tak. Poland on Air, tym bardziej, że tak jak mówię, to są rzeczy limitowane i część wzorów już się nie powtórzy. Wspaniale. Więc będziecie posiadaczami wyjątkowych rzeczy prosto z Afryki i nikt więcej nie będzie tego miał? Wspaniale, to jest coś, co w świecie sieciówek zalewających nas jest warte uwagi i bardzo, bardzo mi się to podoba. Ewa, bardzo ci dziękuję, że w swoim super aktywnym, zabieganym życiu znalazłaś czas na spotkanie z nami. Nasz live będzie zapisany zarówno na naszym profilu na Facebooku Poland On Air, jak i na YouTubie po wsze czasy, więc będzie można do niego wrócić. Jeżeli nie mogliście być z nami na żywo, no to w późniejszym czasie będziecie mogli go sobie odsłuchać albo też wysłać linka krewnym i znajomym. Myślę, że poruszyłyśmy mnóstwo ciekawych wątków i że spędziliście miło czas z inspirującą kobietą wielu talentów. Piękna, mądra. I oczywiście zapraszam Was do śledzenia Ewy, jeśli jeszcze tego nie robicie, na Instagramie, Facebooku, blogu i czekamy na Twoją książkę. Dziękuję, bardzo mi się super z Tobą rozmawiało. Musimy częściej takie rozmówki sobie... Powiedziałam, publicznie będę trzymać Cię za słowo. Publicznie, proszę bardzo. Ja Ci się przyznam, ja zawsze prowadzę rozmowę bez kartki, natomiast przed każdą rozmową, chociaż to jest bardzo luźna formuła, jako były dziennikarz staram się przygotować skrupulatnie i nie poruszyłyśmy nawet części tematów, które chciałam Ci zadać, więc liczę na to, że jeszcze kiedyś przyjmiesz zaproszenie i że poruszymy je w przyszłości. Wielką przyjemnością z Tobą zawsze. Bardzo mi miło, dziękuję serdecznie. Kochani, Wam życzę miłego wieczoru i śledźcie także Poland On Air, bo kolejne live z inspirującymi ludźmi już niebawem. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. I teraz tu się wyłączamy.